Poprzez właśnie pornografię i masturbację jesteśmy dosłownie zaprogramowani, zakodowani do myślenia i postrzegania kobiet w taki sposób, iż są one dla nas zabawkami, przedmiotami, obiektami do zaspokajania naszych seksualnych potrzeb. Spoglądając w ten sposób na kobiety, obserwujemy tylko ich małą część, pomijając pełniejszy obraz. Czyli mamy wtedy niepełny obraz kobiety. Nasuwa się tutaj od razu temat zwracania uwagi na wnętrze dziewczyny, na osobowość dziewczyny. Będzie jeszcze osobny odcinek na ten temat, ponieważ to jest też bardzo uwalniające. Znajomość tych cech kobiety do związku, wiedzenie, czego szukasz u kobiety i taka umiejętność właśnie poznawania jej wewnętrznego charakteru, a nie tylko tego, jak ona się próbuje wypozycjonować, jak próbuje się zaprezentować. Natomiast dzisiaj chciałbym się skupić na czymś, co było o wiele potężniejsze i bardziej wyzwalające, jeżeli chodzi właśnie o patrzenie na kobiety, które są bardzo często w jakiś ponętny sposób ubrane, albo wręcz wyzywająco ubrane. To właśnie, co zmieniłem w tym myśleniu, bardzo pomogło mi się z tego uwolnić i zacząć patrzeć na kobiety inaczej. Mianowicie chodzi o to, żebyś zaczął patrzeć na tego typu kobiety, na wszystkie atrakcyjne kobiety oraz w ogóle na wszystkie kobiety, zacznij patrzeć na nie jak na potencjalne matki. Zacznij widzieć w nich przyszłe, potencjalne matki tego społeczeństwa, w jakim się znajdujemy. W filmach pornograficznych albo w naszych fantazjach ten temat, że kobieta jest potencjalną matką, jest nieobecny. Ta moc płodności kobiety tam nie istnieje, ponieważ kobieta jest zabawką, jest obiektem do zaspokajania męskich żądz. Dlatego właśnie ta zmiana paradygmatu, zmiana tego spojrzenia na kobiety, wrócenie właściwie do realistycznego, prawidłowego takiego spoglądania na kobiety, czyli spoglądania na kobietę właśnie jak na potencjalną matkę. To jest spoglądanie na kobietę w pełnym jej obrazie. Bo jeżeli będę patrzał na nią właśnie tylko przez pryzmat przyjemności, atrybutów seksualnych, przedmiotowości i obiektu, to wówczas niestety, ale będę ulegał podsycaniu się tej mojej żądzy i będę coraz bardziej podniecony, będzie mi coraz trudniej nad sobą zapanować. Z kolei, kiedy dostrzegłem, że kobieta jest zbudowana jak potencjalna matka, to w tym momencie dochodziły do mnie takie myśli rozsądku, dochodził głos rozsądku do mnie. Dochodziła do mnie również odpowiedzialność za kobietę, za nasz związek. Zaczynałem na nie patrzeć bardziej z podziwem, z zachwytem oraz z szacunkiem. Nabierałem do kobiet respektu, że ich ciało jest w ogóle w stanie przez tyle miesięcy dostarczać pokarmu, składników odżywczych nowemu małemu człowieczkowi, a później jest w stanie wydać takiego małego człowieczka na świat. I przy okazji bardzo mocno też jest obciążone ciało kobiety, kiedy jest w ciąży, kiedy wydaje na świat tego człowieka. To jest dla niej duży wysiłek. I to ciało jest przygotowane do tego wysiłku. To jest niesamowite. Takie docenienie tej natury od kobiety. Docenienie tej inżynierii biologicznej, którą tutaj można zaobserwować. To było dla mnie bardzo wyzwalające od tych takich pożądliwych myśli. Od bycia ciągle podnieconym, ponieważ zobaczyłem kobietę z większym biustem, z większym dekoltem, z krótszą spódniczką. To właśnie spoglądanie na nią jak na potencjalną matkę i na jej matczyne atrybuty pozwalało mi się tutaj niesamowicie uspokajać. Do tego wszystkiego można dodać oczywiście instynkt macierzyński, do tego można dodać zwiększoną empatię od kobiet, większe umiejętności interpersonalne, większą wrażliwość uczuciową, lepsze odczytywanie intencji, mowy ciała, lepsze odczytywanie ludzi, większe nastawienie na relacje, na przyjaźnie, na rozmowy, na uczucia, na emocje. To jest wszystko właśnie w ramach instynktu macierzyńskiego, żeby była w stanie dobrze odczytać, czego potrzeba jej dziecku, żeby była dobrą matką. Więc nawet jej psychika jest tak skomponowana,
żeby była dobrą matką. Dla mnie osobiście jest to fenomenalny sposób radzenia sobie z takim pożądliwym spoglądaniem na kobiety. Zaaplikuj to w swoim życiu, a także daj znać za jakiś czas w komentarzu, jak zapanowałeś nad swoim podnieceniem seksualnym. Ja oczywiście rozumiem docenianie piękna kobiet, cieszenie się ich urodą, natomiast nie w sposób, kiedy patrzymy na kobiety jak na zabawki. Oraz nie kosztem zdrowia tych kobiet, zdrowia psychicznego, ponieważ one przyzwyczajają się do tego, że faceci widzą w nich tylko i wyłącznie zabawki i tak też później się dostosowywują i sprzedają swoje ciało oraz swoją uwagę jak towar. Także jest też bardzo silna presja seksualizacji kobiet, o czym też będę mówił w osobnym odcinku, jak kobiety pragną naszej adoracji i traktują to jako formę otrzymywania miłości od mężczyzn i nie widzą tutaj jakichś innych możliwości. I to jest wypaczenie. To jest wypaczenie kobiecości. Tak samo jak wypaczaniem męskości jest to, że nam zależy tylko na seksie. Doceń to wszystko i zauważ, że ona nie jest tylko i wyłącznie obiektem służącym do zabawy. I to z pewnością osłabi twoje podniecenie, poszerzy twoją świadomość, zmniejszy takie oczekiwania przy rozmowie na przykład z taką kobietą. Dlatego będziesz o wiele spokojniejszy, będziesz wtedy facetem, który nie traci głowy przy tych atrakcyjnych kobietach.